Nowe projektory do kina domowego Sony. Imersja z firmą Panasonic w Toledo, nowe projektory instalacyjne Sharpnek. Męskie granie 2024 z firmą Polsound, gigantyczny wolnostający LED w Barcelonie. Nowy ekstender KVM Avio 2 Matrox Video, nowa platforma wideokonferencyjna X, pierwszy w Polsce system dźwięku imersyjnego Lisa. To już 105 wydanie VYT News. Zostańcie z nami. W środę, 4 września, w zeszłym tygodniu, w showroomie Vision Cube w Warszawie odbyła się premiera nowych projektorów do kina domowego firmy Sony, o czym opowie Aleksandra Jasińska, przedstawicielka tej firmy w Polsce. Inaugurujemy nowe projektory Sony do kina domowego z segmentu premium. Są to XW8100 i XW6100. Jeżeli miałabym wymienić tylko trzy nowe cechy, to przede wszystkim nowy procesor Sony XR for Projector. To jest procesor zoptymalizowany pod kątem projekcji, zaadaptowany procesor XR z telewizorów prawie a wszystkim znanych, ze wszystkimi cechami wspomagającymi jakość obrazu właśnie w najnowszych projektorach Sony. Drugą rzecz, jeżeli miałabym wymienić, to jest jeszcze wyższa jasność. Aż do 3400 lumenów modelu 8100, jasność może nie jest kluczowa w projektorach do kina domowego, natomiast niewątpliwie daje większe możliwości instalacji nie tylko w zaciemnionych pomieszczeniach, ale również np. w living roomach czyli 3400 lumenów jasności w technologii laserowej 4K HDR. Natomiast trzecia rzecz, trzecia cecha, to myślę, że jest to HDMI 2.1, które gwarantuje obraz 4K 120 klatek na sekundę, dzięki którym gracze mogą się w pełni cieszyć szybkim, płynnym ruchem w grach z niskim input lagiem na poziomie 12 milisekund. Warto dodać, że projektory do kina domowego Sony. Będą dostępne od listopada 2024 roku. Nowe widowisko imersyjne firmy Panasonic w Toledo. Ktoś zapyta, w Toledo? W Ohio? Nie, żeby przywołać klasyka, czyli pingwinów z Madagaskaru, nie w Ohio, tylko w dawnej stolicy Hiszpanii. Został przeniesiony do Toledo. Toledo? W Ohio. Instalacja ta łączy historię, sztukę i duchowość i jest pokazywana w drugiej co do wielkości katedrze w Hiszpanii. Zainstalowano tam system projekcji LCD Panasonic z 23 kompaktowymi, lekkimi i cichymi modelami projektorów PT-MZ14KL i PT-MZ11KL. Te kompaktowe, lekkie i ciche projektory oferują moc odpowiednio 14 000 i 11 000 ansilumenów oraz rozdzielczość WXGA 1920x1200P 16x10. Projektory zostały umieszczone wewnątrz katedry w Toledo i są połączone z ponad 150 reflektorami LED, z których wiele jest zrobotyzowanych. Do tego mamy najnowocześniejsze systemy dźwiękowe, które wtapiają się w architekturę tej świątyni. Mapowanie wideo, choreograficzne oświetlenie i muzyka oraz wciągający lektor prowadzą odwiedzających przez 10 punktów orientacyjnych, które podkreślają artystyczne i duchowe bogactwo tej jednej z najważniejszych świątyń w Hiszpanii. Od imponującego ołtarza Capia Major po arcydzieła El Greco podczas 50-minutowego spektaklu można na nowo odkryć imponującą przestrzeń tej ogromnej katedry. Imersja, Lumina Katedral w Toledo jest pozycjonowany jako światowy punkt odniesienia w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i innowacji technologicznych, wyznaczając początek serii wydarzeń okolicznościowych zaplanowanych aż do 2026 roku z okazji 800. rocznicy rozpoczęcia budowy obecnej gotyckiej świątyni w Toledo. Przy powstaniu tej instalacji imersyjnej pracował zespół 29 ekspertów, w tym historyków, teologów, ekspertów audiowizualnych i scenograficznych, profesjonalnych scenarzystów, inżynierów, architektów, projektantów, aktorów, muzyków oraz artystów. Efekt przyznacie, zniewalający, szczególnie dla tych, którzy byli w Toledo, w Hiszpanii, na przykład podczas ostatnich wakacji. Firma SharpNek wprowadza na rynek nowe projektory instalacyjne. Posłuchajmy, co nam o nich opowie Jacek Smak, przedstawiciel firmy Sharpnek w Polsce. Dronowe projektory laserowe to kolejne już modele pojawiające się w naszej ofercie blendowane logiem Sharp. Profesjonalne projektory instalacyjne, wykonane w technologii DLP model X141Q o jasności świecenia 13500 lumen, i model X171Q o jasności świecenia 16500 lumen, to projektory oferujące nam rodziczość 4K. Plus, czyli 3840 na 2400 pikseli. Oba te projektory posiadają uszczelniony silnik optyczny, który zapewnia nam długotrwałą pracę urządzenia bez spadku jakości wyświetlanego obrazu. Projektory te doskonale sprawdzą się w muzeach, w edukacji, w korporacjach, w salach imersyjnych, czyli wszędzie tam, gdzie wymagany jest duży obraz, obraz o wysokiej rozdzielczości i nienagannej jakości. A uzyskujemy to m.in. dzięki unikatowej technologii przetwarzania obrazu i kolorów opartej na najnowszym Układzie skałującym NEC. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat nowości wprowadzanych przez Sharpnek, zapraszam do kontaktu z nami i do odwiedzenia naszego showroom Inspiration Hub w Warszawie. Warto dodać, że projektor SharpNEC X141Q będzie dostępny od października 2024 roku, natomiast projektor X171Q pojawi się w grudniu 2024. Męskie granie to od lat jedna z najważniejszych imprez muzycznych każdego lata w Polsce, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród fanów i krytyków. Za wyjątkowe brzmienie sceny rzet kolejny raz odpowiadała firma Audiosystem, która wykorzystała jeden z najlepszych systemów nagłośnieniowych dostępnych na rynku, takie jak zestawy Meyer Sound Leopard, które idealnie sprawdziły się w warunkach plenerowych podczas grania alternatywnego rocka. Dzięki swojej mocy i precyzji brzmienia, leopardy oddały wszystkie niuanse brzmienia utworów granych na tych koncertach, od delikatnych dźwięków gitar po potężne uderzenia basów. W skład systemu wchodziły również bufery Meyer Sound 1100 LFC, które zapewniły głęboki, soczysty bas, wzbogacając brzmienie każdego koncertu. Dodatkowe wsparcie niskich częstotliwości zapewniły modele 900 LFC i 750 LFC, które uzupełniły główne zestawy, gwarantując pełnię dźwięku niezależnie od miejsca, w którym znajdowała się publiczność. W systemie znalazły się również procesory Mail Sound Galaxy, które odpowiadały za optymalizację i korekcję dźwięku, dostosowując go do specyficznych warunków akustycznych każdego miejsca. Na trasie wykorzystano także zaawansowane systemy bezprzewodowe Sure Action Digital, które zapewniły stabilność sygnału dźwięku, co jest kluczowe dla artystów na scenie podczas występów na żywo, w dodatku w plenerze. Dystrybutorem systemów Mail Sound, jak i Sure Action Digital w Polsce jest firma Polsound. Integrator AV-LED Dream Group zainstalował pierwszy wielkoformatowy, stały zewnętrzny ekran LED w Barcelonie podczas 37. edycji regat żeglarskich Puchara Ameryki zwanych American Cup. Warto przy tym wspomnieć, że podczas relacji z tej imprezy wykorzystano technologię firmy Cup Gemini, która pokazywała wizualizację wiatru podczas wyścigów, umożliwiając fanom i komentatorom telewizyjnym lepsze zrozumienie optymalnych tras jachtów biorących udział w tegorocznym American Cup. Uzupełnieniem tego był gigantyczny LED LG, który nadal znajduje się na fasadzie budynku IMAX Portwell w Barcelonie i został okrzyknięty oknem do Barcelony. Warto dodać, że ma prawie 200 m2 jest jednym z największych wolnostających LEDów w Europie, oraz że pozostanie na swoim miejscu na dłużej. Być może zobaczymy go podczas targów ASI 2025, które jak wiadomo odbywają się w Barcelonie. Firma Matrox Video wprowadza na rynek nowy standard KVM Avio 2 HDMI IP KVM, który oferuje obsługę rozdzielczości do 4K64x4x4. Integruje się z istniejącą infrastrukturą i efektywnie skaluje dla instalacji dowolnej wielkości. Ponadto umożliwia bezpieczne rozszerzenie KVM over IP w czasie rzeczywistym z obsługą nieskompresowanej sieci 4K 4x4x4. Matrox Extender AVIO2 IP KVM może obsługiwać szczegółowe treści, które wymagają wysokiej wierności kolorów i wysokiej jakości obrazu. Oferuje również wiele opcji kodeków w celu zwiększenia produktywności i wydajności operacyjnej w środowiskach o znaczeniu krytycznym. Karolin In-Joan, kierownik ds. rozwoju biznesu w Matrox Video, powiedziała: AVIO-2 oznacza znaczący postęp w technologii IP KVM poprzez przyjęcie otwartych standardów w celu zwiększenia jakości, interoperacyjności i elastyczności. Dostarczanie sterowania audio, wideo i USB przez IP w standardowym formacie branżowym odblokowuje nowe możliwości przepływu pracy w profesjonalnej produkcji AV-IT, medycznej, nadawczej i wysokiej jakości produkcji mediów. Platforma X przedstawiła nieoficjalnie platformę wideokonferencyjną, aby konkurować z gigantami takimi jak Microsoft Teams, Zoom czy Google Meet. Chris Park, inżynier oprogramowania na platformie X, opublikował w zeszłym tygodniu, że firma X zorganizowała swoje inauguracyjne spotkanie za pośrednictwem tego narzędzia. Ujawnił również, że informacje zwrotne zalecają pracę nad funkcjami takimi jak możliwość przypinania głośników i ulepszone powiadomienia, aby wskazać, kiedy ludzie dołączają lub opuszczają spotkanie. Z postu na platformie X wynika, że użytkownicy będą mogli tworzyć nowe spotkania bezpośrednio z aplikacji na iOS lub zaplanować je na później, w podobny sposób jak w przypadku innych narzędzi do konferencji online. Właściciel firmy X, Elon Musk, potwierdził w zeszłym tygodniu, że platforma wideokonferencyjna jest już używana do spotkań wewnętrznych firmy. I na koniec nie lada gratka. Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie instalacji dźwięku imersyjnego LISA na systemie liniowym LAcoustics L2D w sali koncertowej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrembusach. Będzie to system LAcoustics L2 w technologii dźwięku imersyjnego LISA, który będzie zainstalowany. Po raz pierwszy w Polsce. Ponieważ jest to system imersyjny Lisa, front składa się z siedmiu modułów L2, a dokładnie ich samodzielnej wersji L2D. L2D to źródło liniowe opracowane w technologii PULS. Mieści aż. 20 przetworników i charakteryzuje się o wiele wyższą skutecznością, bardziej równym pokryciem i niższą wagą oraz rozmiarem niż odpowiadającemu grono tradycyjnych modułów liniowych. Model L2D jest pełnopasmowym progresywnym elementem źródła liniowego, który został zaprojektowany dla średnich i dużych zastosowań mobilnych oraz instalacyjnych. Oferuje bezprecedensowe połączenie wydajności dźwiękowej ze znakomitym stosunkiem skuteczności do wielkości i masy oraz wyjątkową łatwością zastosowania. L2D posiada 8 trzycalowych przetworników ciśnieniowych sprzężonych z falowodami dos -C. Warto jeszcze dodać, że dzięki dużej gęstości komponentów w jednym urządzeniu głośnikowym oraz 16 kanałami wzmacniacza system oparty na źródłach L2D uzyskuje bezprecedensowy poziom kontroli dźwięku oraz niesamowitej spójności brzmienia. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Pamiętajcie o naszej stronie internetowej, pamiętajcie o naszym kanale na YouTubie i o naszych podcastach. Udanego tygodnia. Cześć.